Hej, witajcie na kanale Math & Magic. Dzisiaj odcinek bardzo ciekawy, który może się zdarzyć co 10 lat, gdyż co 10 lat jest brany tak zwany census, czyli spis ludności w USA. I ten spis ludności ma wpływ na podział miejsc w Kongresie Stanów Zjednoczonych. No i teraz te miejsca się trochę pomieszały. Jedne stany zyskały kosztem innych. A my sobie dzisiaj przejdziemy przez ten algorytm, który te miejsca rozdziela. To jest tak zwany algorytm równej proporcji i jest bardzo łatwy, wydaje mi się, każdy z Was będzie w stanie go za nim nadążyć, więc najpierw napiszmy sobie go tutaj. Najpierw trzeba zebrać listę wszystkich ludzi mieszkających w stanie, to będzie nasza populacja P i mnożymy ją, tą populację przez 1 dzielone przez n razy n minus 1 i bierzemy z tego piękny pierwiastek kwadratowy. Jeżeli bierzesz pierwiastek kwadratowy z iloczynu dwóch liczb, to jest to tak zwana średnia geometryczna, a odwrócenie tego, czyli 1 dzielone przez średnią geometryczną, to jest taki chyba odwrotność średniej geometrycznej. Więc ten nasz tutaj iloczyn ma swoją nazwę, a jest to tak zwana wartość priorytetowa, zapiszmy to. I teraz ta wartość priorytetowa jest przydzielona każdemu stanowi, przy czym trzeba sobie jeszcze wytłumaczyć, czym jest tutaj to N. To N jest to ilość tych miejsc w kongresie, które stan miałby, gdyby dostał kolejne miejsce, czyli na początku mamy 435 miejsc. Każdy stan otrzymuje jedno miejsce od razu, czyli odejmiemy z tego 50. I mamy do rozdzielenia 385 miejsc dla tych 50 pozostałych stanów. I one właśnie będą rozdzielane patrząc na to, który stan ma najwyższą wartość priorytetową. A zatem otwórzmy sobie Excel i teraz to wszystko bardzo szybko pójdzie, więc tutaj już mam wszystkie stany zapisane i ich populacja na 1 kwietnia 2020. No i tutaj już jest liczba reprezentantów, którą każdy stan otrzyma, ale my sobie to policzymy, mam nadzieję, że później się wszystko będzie zgadzać. Także policzmy sobie tutaj najpierw tą wartość priorytetową. A zatem wpisujemy jakąś tutaj równanie, czyli znaczek równa się, będziemy wpisywać populacja, proszę bardzo, to jest populacja Alabamy, no i dzielimy ją poprzez pierwiastek kwadratowy, czyli SQRT trzeba wpisać, skrót od square root po angielsku, oczywiście pierwiastek kwadratowy. No i z jakiej liczby? No, Alabama już ma jedno miejsce, prawda? Mechanicznie, automatycznie dodane, a zatem n w tym wypadku będzie 2, bo to byłoby jego drugie miejsce. Zatem mamy 2 razy w nawiasie 2 minus 1. Zamknijmy 2 nawiasy, enter. No i to jest wartość priorytetowa dla Alabamy. OK, podwójny klik tutaj i mamy wartość priorytetową dla wszystkich stanów. No i może tutaj to możemy skasować. I teraz musimy wybrać najwyższą wartość z tego. Najwyższą wartość i ten stan otrzyma kolejne miejsce. Zatem można zrobić w ten sposób, że wpiszemy large, czyli największą wartość, zaznaczymy z których liczb, no i numer 1, czyli pierwsza najwyższa wartość, to jest tutaj 2, 7, 9, 8, 4, 9, 9, 3 i to jest, jaka się spodziewaliśmy, wartość dla Kalifornii. Zatem Kalifornia otrzymuje miejsce, także już teraz ma 2 miejsca w kongresie, no i teraz już wartość będzie n równa 3 dla kolejnego. No i zobaczymy, jak to, czy n równa się 3 na Kalifornii,
przeważy niż N równa się 2 dla innych stanów. Nie wiadomo, to wszystko sobie teraz policzymy, tylko musimy trochę to zmodyfikować. Przede wszystkim nie będę pisał 2, 3, 4, 5, bo to jest za dużo czasu by zajęło, zatem zapiszmy sobie tutaj numerki może na górze. Od 2 to może 55, no żaden stan nie będzie miał więcej niż 55 tych miejsc w kongresie i sformatujemy nasz wzór właśnie, żeby referował do tych liczb na górze. Teraz ten wzór trzeba trochę zmodyfikować, bo chcę go zaaplikować do wszystkich komórek poniżej i w tym wypadku damy znaczek dolara przy trójeczce i będzie można skopiować wszystko w dół. Widzicie, ta dwójka teraz jest tutaj statyczna, podczas gdy populacja się przesuwa, więc to jest dobre, ale my też chcemy, żeby populacja nie przesuwała się, gdy będziemy to teraz ten wzór ciągnąć w prawo. Żeby to zrobić, wystarczy dać znaczek dolara przy B w ten sposób. Jeszcze raz zaaplikować to do wszystkich komórek i przeciągniemy teraz to do 55. OK, to są nasze te wartości priorytetowe dla wszystkich stanów, dla N równego do 55, więc teraz tylko musimy znaleźć 385 najwyższych tych wartości. A zatem wejdźmy tutaj do na przykład do large, nie pierwszą wartość, nie drugą, tylko 385. Enter i tu jest nasza 385 wartość priorytetowa. Wszystko równe temu albo powyżej tego powinno być naszym siedzeniem, miejscem w kongresie, a zatem zaznaczmy jeszcze raz cały nasz zbiór i sformatujmy go, żeby pokolorował nam wszystkie komórki wyższe niż ta komórka. OK. I proszę bardzo, oto jest tutaj na czerwono, na przykład dla Arizony, widzimy na dole 8 komórek, 9 reprezentantów, bo ten jeden był przecież automatycznie na początku, prawda? Dajmy na to Floryda, ile tutaj powinno być? 27 na czerwono, tutaj widzimy 27, rzeczywiście jest, no i ten 28 automatycznie, także w ten sposób rozdzielane są miejsca w Kongresie Stanów Zjednoczonych, no i widzimy przetasowania tutaj. Kalifornia miała najwięcej, 53 do tej pory, straciła jedno, natomiast Texas miał zawsze 36, teraz ma 38, także zyskuje trochę ciężar populacji Teksasu. Na to się to wszystko dzisiaj tutaj pomieszało, a ja się już z wami żegnam. To jest koniec 74 odcinka, zatem wiszę wam 74 pompki w szczytnym celu 1000 subskrybentów do 100 odcinka. Zaczynamy. Dzięki za mnie, ja jestem okolica. Trzymajcie się. Cześć.